No i co? Zamknęły się siłownie i zaczęły się schody, bo nie ma gdzie trenować. Ten, kto nie przygotował się na bieganie na zewnątrz, już raczej nie powinien tego robić, bo skończy się przeziębieniem i katarem, więc dziś sprawdzimy, czy trening na klatce schodowej może zastąpić cardio. Jeśli wydaje wam się, że zbieganie jest łatwiejsze niż bieganie, to po którymś takim piętrze absolutnie nie. Jestem w trakcie biegania po raz czwarty, góra-dół, po czteropiętrowej klatce schodowej. I mówiąc szczerze, minęło dopiero 12 minut, a już mam dosyć. Zaczęliśmy to i tu kończymy. Ja po 18 minutach mam już dosyć, ale to tylko jest dowód na jedno, że ten trening działa. I pamiętajcie, że brak miejsca i zamknięte siłownie to jest żadna wymówka do tego, żeby nie ćwiczyć, bo w pandemii był Włoch, który w swojej 22-metrowej kawalerce zaliczył maraton. Nie ten serialowy.